Ostatni wzór kwiatka, jaki chcę Wam pokazać, to kwiatek taki trochę fantazyjny. On ma takie, jak widzicie, jakby wypukłe płatki, poduszeczki i okrągły, wydmuchany środek. Jak go zrobić? Jest też jednym z trudniejszych kwiatków, ale da się go zrobić. Zapraszam serdecznie. Tym razem wezmę sobie kawałek różowej krepy i jak zrobić płatki? Każdy płatek robimy osobno. Do zrobienia płatka potrzebujemy, żeby zrobić taki dmuchany, poduszkowaty płatek, bierzemy naszą krepę, stykamy ze sobą dwa kciuki i przekręcamy. Raz. I zawijamy, przekręcamy raz i zawijamy. Otworzyła nam się poduszeczka, ona będzie jeszcze większa, jeżeli ten fragment skręcimy. Zrobimy 6 takich płatków, każdy będziemy przymocowywać osobnym kawałkiem taśmy do naszego środka. W ten sposób. Tak wygląda gotowy, fantazyjny, różowy kwiatek.